To jest ich problem, ja jestem lojalna, powiedzmy, prawda? No to. Mówiąc o polskich obozach, było prowokacją, ale było prowokacją, która została powszechnie zaakceptowana. To jest pewna różnica, ponieważ elity Izraela są jednak wokół twojej racji Stanu Zjednoczonej. Nie mogę znaleźć tego, co chcę znaleźć, bo to po prostu jest, wiesz... Mają nastawienie, bronimy elity są podzielone i część tych elit przyznaje rację bardziej I to wszystko będzie tematem rozmów polsko-izraelskiej grupy. Bardzo dziękuję panu za komentarz. Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna, dobrego wieczoru. A naszym gościem jest przewodniczący polskiej delegacji. Daj mi e-mail, ja nie chcę innego. Dobrze, jak mówię, to mówię. Jakie ma pan oczekiwania w związku z tą wizytą do Izraela? To już w czwartek. E-mail. Jaki będzie pierwszy główny temat rozmowy? Liczę na to, że to spotkanie doprowadzi do deeskalacji niepotrzebnie widzisz, on neguje to, co Duda. To jest ich problem. To przecież Polacy muszą o swoje walczyć, tak jak Świadkowie Jehowy. Nie idą do wojska i koniec. A to jest ich problem, że oni tak myślą, że oni inaczej myślą. Chrystus by tak postąpił i pierwsi chrześcijanie też po prostu byli. Prawdy historycznej i że nie ma wątpliwości co do reklamacja. Gwarancji dla wolności badań historycznych. Takie obawy w trakcie. Nie ma jakby tego tej mobile. Padały w związku z. Mnie to denerwuje, wiesz? Że ja tym mobile mail. A tu nie ma. Kontakt. Polska nie miała takich intencji i nie ma intencji ograniczania badań, swobody badań naukowych. Nie domyśla się. Takie mam oczekiwania od tego spotkania, że zaczniemy proces, który będzie uruchomił pozytywną dynamikę. To jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Publicyści, z którymi rozmawialiśmy, zastanawiają się, czy kierowany przez pana zespół skupi się bardziej na właśnie wyjaśnianiu treści przyjętej przez polski rząd, przez polski parlament ustawy o IPN-ie, czy może zajmie się bardziej też na wypracowaniu jakiegoś kompromisowego brzmienia tej ustawy, która byłaby po poprawkach zaakceptowana przez i Polskę, i przez Izrael. Nie. Nasz ustroj konstytucyjny nie przewiduje. No nie mogę znaleźć tego, co ja chcę, po prostu, wiesz, jest gówno. Ty mobile, kontakt. Narodowego. O, i chyba trzeba będzie poszukać tego, co się zapisało kiedyś, bo nie mogę tego znaleźć, wiesz? O co chodzi? Dziadostwu nie ma końca. To musi być to, co ja chcę. Koniecznie, konkretnie. Jak należy rozumieć zakres działania ustawy, to chętnie odpowiem na te pytania. Zaraz sobie pozapisuję tutaj, wiesz? Zacznę zadawować. Jak człowiek chce, co jest potrzebne, to nie ma. Dotknie tego, co ujawniło się w temacie izraelskim. Takie dziadostwo. Plus nie chcę, ty mobile chcę. A już dochodzę do tej mobile. Dobrze. Obawiam się, że także pokładów jestem tu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był Bartosz Cichocki, minister spraw zagranicznych, no i szef, wiceminister spraw zagranicznych i szef polskiej delegacji rządowej, która udaje się w czwartek na rozmowę ze stroną izraelską, między innymi na temat ustawy o IPN-ie. W takim razie czekamy na efekty tego spotkania. Panu życzymy dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. To Polskie Radio 24, prawie 19 minut po 18. A teraz przenosimy się do stolicy Małopolski. Para prezydencka spotkała się na krakowskim Kazimierzu ze społecznością żydowską. Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser-Dudą odwiedził prowadzony w Centrum Społeczności Żydowskiej żłobek i przedszkole, a potem rozmawiał z przedstawicielami mniejszości żydowskiej w Krakowie. W czasie tej rozmowy poruszana była sprawa między innymi stosunków z Izraelem, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i problemy o mniejszości żydowskiej w Polsce. A na tym wydarzeniu był nasz reporter Paweł Pawlica.
Przed spotkaniem Andrzej Duda zapewnił, że Polska nie chce pisać historii na nowo, tylko bronić prawdy historycznej. Prezydent przyznawał, że wśród Polaków byli ludzie, którzy w czasie okupacji denuncjowali Żydów, ale nie można mówić, że Polacy jako naród brali udział w Holokauście. Andrzej Duda wyrażał nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN pomoże w dialogu z Izraelem. Liczę na to, że tutaj wszystkie te wątpliwości, które się niektórym osobom nasuwają, zostaną rozstrzygnięte, a dzisiaj przede wszystkim nie należy popełniać kolejnych błędów w tej całej debacie, która się toczy szerokiej, tak, i absolutnie unikać niezręcznych wypowiedzi, takich, które mogą ranić, takich, które mogą budzić wątpliwości i które po prostu mogą być złe, no. Prezydent mówił, że obecna sytuacja to raczej zgrzyt niż kryzys w relacjach między Warszawą a Tel Awiwem i przyznawał, że gdy czytał projekt nowelizacji ustawy o IPN, przepisy nie budziły jego wątpliwości. Podkreślał jednak, że jeżeli niektóre zapisy nowelizacji budzą niejasność, powinny zostać zmienione. No ja bym sobie życzył takich zmian, żeby było jasne dla każdego uczciwego człowieka, że jeżeli będzie mówił prawdę, to absolutnie nie musi się obawiać tego, że poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Po prostu o to chodzi. Żeby nie był absolutnie aktualny argument, który pojawił się, że ci, którzy ocaleli, ci, którzy są świadkami historii, świadkami Holokaustu, za opowiadanie swoich wspomnień, tego, co przeżyli, będą mogli ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność. To coś takiego jest dla mnie absolutnie wykluczone, absolutnie niedopuszczalne. To świadectwo historii jest niezwykle potrzebne po to właśnie, żeby nigdy już się nic takiego nie wydarzyło. W spotkaniu z parą prezydencką wziął udział między innymi naczelny rabin polski Michael Szutry. Bo będą kręcić, dziady, w rozmowy poruszane były kwestie dotyczące między innymi stosunków z Izraelem, ustawy o IPN i problemach mniejszości żydowskiej w Polsce. Ogólny temat to było, jak my czujemy ostatni miesiąc tutaj. Początek sytuacji to było ustawy, ale potem, kiedy słyszeliśmy przez ważnych ludźmi, zwykłych ludźmi, przepraszam, czysta antysemityzm, to był bardzo ważny dla nas, czy nasz prezydent mógł słuchać, jak my czujemy, czy naprawdę jesteśmy w domu. Nie ma miejsc na antysemityzm, ale też głęboko czuję, nie ma miejsc na antypolonizm. Zarówno naczelny rabin Polski i prezydent Duda zaznaczali, że trzeba walczyć z antysemityzmem na poziomie społecznym i państwowym. Prezydent przyznawał też, że w ostatnim czasie nie prowadził rozmów z władzami w Tel Awiwie. Andrzej Duda wyrażał nadzieję, że wspólnie z prezydentem Izraela weźmie udział m.in. w Marszu Żywych w Oświęcimiu w kwietniu. Relacje z Krakowa przygotował nasz reporter Paweł Pawlica. Dodajmy, że nowa ustawa o IPN-ie wchodzi w życie już pojutrze, 1 marca. Dodajmy, że prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał, ale w trybie następczym skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a treść tej ustawy, no i też zastrzeżenie, jakie wzbudziła, będą tematem rozmowy strony polskiej i izraelskiej w Izraelu już w najbliższy czwartek. To Polskie Radio 24, 18.23 minęła. Popołudnie w Polskim Radiu 24. A teraz informacje z Brukseli. Około godziny trwała dyskusja o sytuacji w Polsce, praworządności i reformach sądownictwa zakwestionowanych przez Komisję Europejską. Rozmawiali o tym unijni ministrowie do spraw europejskich, a polski wiceszef resortu Konrad Szymański apelował o rzetelną ocenę. Natomiast wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówi, że wzajemne relacje poprawiły się, bo jest prowadzony dialog od stycznia. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślał, że Polska szanuje europejskie wartości, że reforma sądownictwa była niezbędna. Powiedział też, że oczekuje obiektywizmu w ocenie sytuacji. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział po spotkaniu, że sytuacja zmieniła się, bo prowadzone są rozmowy, ale za wcześnie, by mówić, czy możliwe jest porozumienie. Czekam na dokumenty z Polski i na ich podstawie ocenimy, czy są szanse na postępy w tej sprawie. W debacie wzięli udział przedstawiciele 24 krajów. Najostrzej wypowiedział się minister ze Szwecji, który mówił, że kwestia praworządności to wiarygodność całej Unii Europejskiej. Z kolei Węgry krytykowały komisję za presję na Polskę i ingerowanie w wewnętrzne sprawy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przypomnijmy, że Komisja Europejska pracuje nad sposobem uzależnienia wszystkich środków Unii Europejskiej od funkcjonowania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i od praworządności w krajach członkowskich. Na razie jest to temat podany pod debatę i pod dyskusję, a Komisja znalazła kolejnego straszaka na Polskę. Tak w Radiowej Jedynce o pomyśle Komisji Europejskiej mówił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. W
tej chwili już słyszymy, że byłby problem z zebraniem 22 głosów, aby nawet potencjalnie stwierdzić istnienie jakichś zagrożeń praworządności w Polsce. W związku z tym Komisja Europejska, no nie chcąc powiedzieć, przegraliśmy, to już jest koniec, mówi, ale jeszcze tutaj mamy pewien plan, o którym możemy rozmawiać. Ta procedura jest nie do przyjęcia, ponieważ żadne państwo członkowskie, nie tylko Polska, ale nikt nie zgodzi się na to, aby uzależniać stronę wydatkową budżetu od jakichś nieokreślonych kryteriów, a jedyną pewną stroną budżetu była strona dochodowa, czyli wpłaty składek członkowskich sięgające dziesiątek miliardów euro. Ta procedura także nie zakończy się w sposób taki wyrażony przez komisarza Oettingera z prostego powodu. Przy ustalaniu budżetu musi być jednomyślność państw członkowskich. Gdyby to ode mnie zależało, zawetowałbym taki budżet, a myślę, że moje poglądy nie są odosobnione. Ta sprawa może mieć znaczenie nie tylko dla Polski, ale także innych państw Unii Europejskiej, krytykowany przez Komisję Europejską. A gość Sygnału Dnia komentował także pomysł Platformy Obywatelskiej, by jak najszybciej wprowadzić Polskę do strefy euro. Zasmuceni ludzie zastanawiali się, co tu zrobić, gdy się nie ma programu. I lider tej partii przypomniał sobie o pewnym nieświeżym, odsmażanym kotlecie, jakim jest kwestia wprowadzenia euro. Pamiętajmy o tym, że aby wprowadzić euro, no muszą być synchronizowane gospodarki, muszą być pewne parametry gospodarcze uzgodnione. Mówił gość Polskiego Radia, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Za chwilę informacje dnia o 18.30 w Polskim Radiu 24, a potem Marcin Królik, czyli Królik w sieci, czyli przegląd blogosfery. Reklama. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Heba Slimin. Tak, ale Heba Slimin to tabletki na wątroby. Kochanie, na wątroby, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Heba Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekt uboczny? Nie jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Heba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z matek wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. Promocji 15 kapsułek gratis. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz sok jabłkowy Solevita, różne rodzaje, 33% taniej, 8,69 za 3 litry. Oraz kawa ziarnista Lavazza Qualiterosa, 37,99 za 1 kg. Już teraz w Lidlu. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max, lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z wskazówka lekarskiego. Wskazania łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Użycie wskazania nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ale dali szadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Dobra. Na przykład Sharp 32 cale za 1,790. Smart TV Sony 49 cali za 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. O nie. Ale znów będzie mi ciężko. Dziadówka się przemyciła z tą reklamą.